Uwielbiam sensacyjne wyniki w rozgrywkach Pucharu Polski. Jak na przykład ten dzisiejszy Lechii Gdańsk ze świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W Kaliszu kilka tygodni temu też mieliśmy w sumie niespodziankę, bo KKS pokonał ekstraklasową Pogoń Szczecin 2-1. Dziś Kaliszanie podejmowali inny zespół z czołówki polskiej elity piłkarskiej. I dzisiaj obyło się bez niespodzianki. Mam dosyć. Chociaż nie można powiedzieć, że ten dzisiejszy mecz częstochowianom wygrał się sam. Było to przede wszystkim bardzo niepłynne i szarpane spotkanie. Trochę wyrównane, momentami nieco nużące, ale ostatecznie nie oglądało się go najgorzej. Raków wykonał dzisiaj swoje zadanie w 100%, bo rozpoczął to spotkanie nieco zmienionym składem i rozstrzygnął ten mecz praktycznie już w pierwszej połowie. Bramkami Gwili z rzutu karnego oraz Mateusza Wdowiaka po asyście wcześniej przeze mnie wymienionego Waleriana. I to w sumie głównie ci dwaj zawodnicy zasługują po tym spotkaniu na wyróżnienie, bo Gwilia poza tymi dwoma głównymi statystykami raczej prowadził dziś grę w środku boiska. Wdowiak poza golem oddał też kilka innych niezłych strzałów. Przy okazji w mojej ocenie Trelowski dzisiaj całkiem pozytywny występ mimo tej straty bramki. I ogólnie uważam, że jest to jeden z lepszych polskich bramkarzy młodego pokolenia. Dobry po stronie RKS-u był również dzisiaj Gutkowski, przede wszystkim za wywalczenie tego rzutu karnego, ale również za tą lutę w słupek w drugiej odsłonie. Przyjmujesz? Uważam również, że Kun dał całkiem niezłą zmianę. I dobry był też, wydaje mi się, Ben Lederman. Bo odnotowałem u niego dzisiaj kilka naprawdę niezłych odbiorów. I tak jak mówiłem, ten mecz to nie były jakieś fajerwerki, ale Raków wykonał swoje zadanie w 100% i pokazał, że nie dla niego, przynajmniej na tym etapie rozgrywek, jakiekolwiek sensacje. Chociaż ta końcówka była już nieco nerwowa, bo KKS Kalisz walczył dzisiaj do samego końca, za co należy im się ogromny szacunek, ale zdaję sobie sprawę, że zawodnicy z Kalisza nie będą w pełni usatysfakcjonowani moim szacunkiem do nich, ponieważ będą czuli naprawdę spory niedosyt, bo ostatecznie przegrali to spotkanie minimalnie jedną bramką. Bo bramkę kontaktową dla Kaliszan strzelił w końcówce tego spotkania Bartosz Walencik, którego kojarzę z wypożyczeń z klubów ekstraklasy. Piłkarze z Kalisza tworzyli dzisiaj akcję głównie z prawej strony boiska. Zanotowałem w głównej mierze strzały w boczną siatkę dzisiaj Majewskiego. Ale tak jak mówiłem, piłkarzom z Kalisza należy się po tym spotkaniu szacunek, ale w sumie nie tylko po tym spotkaniu, bo przede wszystkim należy im się szacunek za ogranie ostatnio Pogoni Szczecin. A nawet ta dzisiejsza minimalna porażka z wicemistrzem Polski i zdobywcą Pucharu Polski pozytywnie pójdzie w świat. KKS Kalisz 1, Raków Częstochowa 2. Częstochowianie po tym spotkaniu meldują się w 1/8 finału Pucharu Polski razem z Lechem Poznań, Arką Gdynia, Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania kanału Tradie, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tadaj i widzimy się jutro po meczu Pucharu Polski. Kilku nawet.